To w takim razie drugi odcinek, moi drodzy, jak nie płacić podatków i jak zarejestrować firmę w Wielkiej Brytanii. Pomimo Brexitu nadal jest opcja rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii. I sądzisz, że to Brexit może przerwać to? Czy raczej może nie wpłynie na to? Spółki nadal będą otwierane. Jedyne, co nasi doradcy podatkowi z Wielkiej Brytanii na tą chwilę ustalili, czego się obawiają, to tego, że w wyniku Brexitu, być może, bo jeszcze nic nie jest pewne, być może spółki będą musiały rejestrować się do specyficznego rejestru, który będzie pozwalał na transakcje z podmiotami w Unii Europejskiej. Natomiast zdobycie numeru do takiego rejestru trwa 4 dni robocze, więc według mnie to nadal nie jest ogromny problem. Jeżeli chodzi o korzyści, które dostajemy z posiadania takiej spółki, pozostaną one niezmienione, ponieważ umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która jest kluczowa, pomiędzy Wielką Brytanią a Polską pozostanie niezmieniona. Okay, bo to jest między krajami, a nie przez Unię Europejską. Dokładnie, mamy taką umowę i z Singapurem, mamy ze Stanami Zjednoczonymi, które nie są w Unii Europejskiej. Dlatego nie powinniśmy się obawiać tych zmian, a te właśnie zmiany byłyby najgorsze dla polskich podatników, którzy mają takie spółki. No dobra, to też zacznę, tak samo wyczytam to, co macie na stronie, tak jak w poprzednim odcinku o Estonii. Korzyści z tytułu opodatkowania pensji dyrektorskich, wysoka kwota wolna od podatku. Tam jest 200 tysięcy złotych rocznie przy 4 osobach, tak? Przy 5 dyrektorach. Ogólnie kwota wynosi w tej chwili 719 funtów miesięcznie na osobę. Jest to kwota kompletnie wolna od podatku od podatku dochodowego i od ZUS-u, czyli National Insurance. Jeżeli ktoś chciałby zarabiać większą kwotę, to od każdego kolejnego funta musi zapłacić 12% ZUS-u, co według mnie nadal nie jest ogromną kwotą, bo przy 1040 funtach płacimy dopiero jakieś 20-30 funtów miesięcznie ZUS-u. Nadal nie płacimy podatku dochodowego. Dopiero jakbyśmy zarobili 1041 funtów miesięcznie na osobę, pojawia się nam pierwsze 20 pensów podatku dochodowego, czyli każdy kolejny funt, który zarobimy, to 20% dochodówki. Natomiast 1040 funtów czy 719 funtów kompletnie nieopodatkowane na osobę, to w skali roku około 40-45 tysięcy złotych na osobę. A dyrektorów w spółce może być 5. 5 razy 40-45 tysięcy złotych to mamy kwotę powyżej 200 tysięcy złotych rocznie, która jest w pełni zwolniona z opodatkowania w Polsce. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania mówi wprost, że polski rezydent podatkowy, który jest dyrektorem w takiej spółce, ma prawo opodatkować swoją pensję albo w Polsce, albo w Wielkiej Brytanii. Jak wybierzemy Polskę, wiadomo, obowiązują nas polskie przepisy podatkowe. Jeżeli wybierzemy Wielką Brytanię, w takiej sytuacji obowiązują nas brytyjskie kwoty wolne od podatku. Zatem nie musimy płacić podatku dochodowego i ZUS-u. A dalej, jeżeli zajrzymy w umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, dowiemy się, że jeżeli opodatkowano naszą pensję na terytorium Wielkiej Brytanii, to Polska zwalnia ten dochód z opodatkowania. To znaczy, że jedynie w polskim PIT-ie musimy dodać załącznik ZG, w którym wpisujemy dochody z Wielkiej Brytanii nieopodatkowane w Polsce. Bardzo duży plus, bo mamy pieniądze, które są w 100% w Polsce nieopodatkowane, zmniejszają nam skalę podatkową w Polsce, jeżeli ktoś jeszcze dodatkowo zarabia w Polsce, ale nie jest to jakoś znacząco duży problem, a w takiej sytuacji mamy w pełni legalne środki, o których Urząd Skarbowy wie. Nawet jeżeli w przyszłości chcielibyśmy sobie kupić za to mieszkanie, samochód, z środków, które zbieramy w ciągu kilku lat, Urząd Skarbowy nie zada nam pytania, skąd podatniku miałeś te pieniądze. My je zgłaszaliśmy i było one opodatkowane stawką 0%. Dla spółki brytyjskiej z kolei to jest koszt. Jeżeli spółka zarobiłaby 200 tysięcy złotych rocznie i miałaby kosztów tytułu pensji 200 tysięcy złotych rocznie, to dochodu ma zero. W Wielkiej Brytanii płacimy tak jak w Polsce 19% podatku dochodowego od dochodu. Jak dochodu nie ma, to mamy 0 razy 19%, czyli nadal zero. W takiej sytuacji 0% za biznes, 0% za pensje dyrektorskie. Według mnie bardzo dobra sprawa dla polskich podatników, w pełni legalna, co wynika z umów międzynarodowych. I tutaj dobrze, że mam cygańską rodzinę bardzo dużą, bo rozumiem, że tych 5 dyrektorów to może być moja mama, mój tata, moja babcia, mój dziadek. Mogą być to osoby niepowiązane rodzinnie, mogą być to osoby powiązane rodzinnie, bez znaczenia. Nie mogą być to osoby, które pobierają świadczenia ZUS-owskie. Osoba, która jest na urlopie macierzyńskim, która jest na rencie, która jest na chorobowym. Która nie pracuje, tak? Mielibyśmy zbieg ubezpieczeń, tak? Nie może być to osoba, która pobiera świadczenia z tytułu niemożności pracowania, a w tej chwili pobiera wynagrodzenie. Emerytura tutaj przeszkadza? Emerytura też tutaj przeszkadza. Okay, czyli tutaj natomiast, jeżeli już jesteśmy przy temacie emerytury, warto wspomnieć, że kto jest dyrektorem w spółce brytyjskiej przez więcej niż 10 lat, ma prawo do częściowej emerytury brytyjskiej, która będzie wypłacana nawet, jeżeli będziesz na terytorium Polski. Przykładowo, jeżeli zarabiasz więcej niż 620 funtów miesięcznie, czyli powiedzmy te 719 kwota wolna od podatku, przez 10 lat masz prawo do 1/4 emerytury w Wielkiej Brytanii w wieku emerytalnym. Po 20 latach do 2/4, po 30 latach do 3/4, po 40 latach do 4/4. Twój koszt uzyskania tej emerytury jest zerowy, bo nie płacisz żadnych składek. Natomiast w wieku emerytalnym możesz otrzymać tą emeryturę. Pełna emerytura w Wielkiej Brytanii to 150 funtów tygodniowo, czyli 600 funtów miesięcznie, co jest doliczane do polskiej emerytury. Możesz być w Polsce, żeby tę emeryturę uzyskiwać.
Czyli nie dorzucasz nic do worka, ale z tego worka możesz otrzymywać. To już jest oszukiwanie systemu. A poza tym sądzę, że ZUS powinien zostać zlikwidowany. Słuchaj, to w takim razie zwolnienie z opodatkowania zwrotu kosztów poniesionych z tytułu delegacji. To jest ta... Możesz być w delegacji w Polsce, tak? Niestety nie. Nie można być w delegacji w kraju, w którym jest się rezydentem podatkowym jako dyrektor. I nie można być w delegacji w kraju, w którym spółka ma siedzibę. Czyli nie może być to ani Wielka Brytania, ani Polska. Czyli możemy po prostu jechać w delegację poza te dwa kraje i tworzyć... wartość, tak? Tak, spotykać się z klientami, tworzyć wartość, jeździć na szkolenia. W takiej sytuacji przysługuje nam zwrot z tytułu delegacji. I tutaj mamy przygotowane przez HMRC, czyli Brytyjski Urząd Skarbowy, konkretne stawki, które możemy wykorzystywać do wypłacenia nam środków. Jeżeli to będzie przykładowo pobyt przez 2 tygodnie na terytorium Belgii, przez 1,5 tygodnia, przepraszam, to w takiej sytuacji przysługuje nam około 2000 euro zwrotu, które trafiają bezpośrednio na nasz rachunek bankowy. Jest to kwota kompletnie nieopodatkowana w Polsce, nieozusowana w Polsce i kwota nieopodatkowana i nieozusowana w Wielkiej Brytanii, która nie zmniejsza nam kwoty, którą wypłacimy w pensji dyrektorskiej. To jest jakby dodatkowy bonus. Tak, spółka wypłaca nam środki i mówi, to ci ma wystarczyć. Jak ci wystarczy, ci zostanie twoja sprawa. I nie potrzebuje spółka w żaden sposób dowodów, że byłeś w danym kraju. Tak? Czyli nie potrzebuje faktur za hotel, faktur za przejazd. To powinieneś zrobić we własnym zakresie. HMRC odpowiedział nam wprost, kiedy zapytaliśmy o to Brytyjski Urząd Skarbowy. Jeżeli delegacje są zdroworozsądkowe, czyli na maksymalnie 1,5 tygodnia co 2 miesiące, to urząd nie będzie żądał żadnych dowodów, że faktycznie byliśmy na terytorium jakiegokolwiek innego kraju. Ale jeżeli będziemy przez 3 miesiące na Bahamach żądali zwrotu, tak, i nie mieliśmy tam żadnego klienta, Urząd Skarbowy może poprosić o fakturę za hotel, że faktycznie tam byliśmy. Każdy kraj ma inne stawki. Każdy dyrektor może jeździć na takie delegacje. Zauważ, że to są kolejne kwoty, które mamy perpetuum mobile. Dla spółki to jest koszt, czyli zmniejsza nam dochód do opodatkowania, a dla dyrektora nie jest to przychód do opodatkowania. Czy może być łatwiej, czy może być lepiej? Brzmi bardzo dobrze. Jeszcze następny fragment, który mi się bardzo podoba, to możliwość wysyłania dokumentów księgowych raz do roku do biura rachunkowego, bo w Polsce to jest jakaś paranoja, że ja muszę spędzać co najmniej 2 dni w ciągu miesiąca, zamiast tworzyć, to ja muszę się zastanawiać o właśnie JPK, czy już zapłacone są wszystkie dokumenty wygenerowane, czy jest wysłane JPK, czy księgowa dostała wszystko, co mam, więc to jest jakaś paranoja naprawdę. Czyli rozumiem, że mogę zapakować wszystkie przychody i wszystkie koszta i wysłać raz na rok. Tak, i to dodatkowo mailem do naszego biura księgowego, które się wszystkim zajmie. Oczywiście mam na myśli spółkę, która nie jest zarejestrowana do VAT-u, tak? No bo niestety deklaracje VAT-owskie wymagają pewnych akcji, czyli raz na kwartał w takiej sytuacji musimy wysyłać dokumenty, księgowi się wszystkim zajmują. Natomiast jeżeli spółka jest nie zarejestrowana do VAT-u, a limit VAT-u w Wielkiej Brytanii jest bardzo duży, 85 tysięcy funtów w skali 12 miesięcy, to tak naprawdę możemy wysyłać dokumenty raz na rok. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że czy to Estonia, czy to Wielka Brytania, nie zostawiamy klientów na lodzie po założeniu spółki, tylko nasze kancelarie prawne, nasi prawnicy, nasi doradcy podatkowi od razu oferują usługę prowadzenia księgowości, rozliczenia VAT-u, jeżeli to jest konieczne, zdobycia wszystkich numerów, na przykład w Wielkiej Brytanii, pay as you earn, do wypłacania pensji dyrektorskich, rozliczają te pensje, rozliczają też PIT-y brytyjskie dla dyrektorów, także pełen pakiet, tak, sprawozdania finansowe, reprezentacja przed urzędami, jeżeli będzie jakiekolwiek pytanie Urzędu Skarbowego, bardzo wielu klientów nawet nie wie, że była kontrola. Nasz doradca podatkowy odpowiada w ich imieniu, a następnie informuje, była kontrola, ale już jest zakończona. Wynik jest następujący. Na tą chwilę możemy się pochwalić tym, że jeszcze żaden z naszych klientów nie dostał ani jednego euro kary w żadnej jurysdykcji, którą otworzyliśmy, a otworzyliśmy ponad 200 spółek w ciągu ostatnich 5 lat. Wow. Bardzo niezły wynik. W takim razie chciałbym, żeby ten wynik się podwoił albo potroił. Od tego też jestem. Więc pierwsze 2000 funtów dywidendy rocznie zwolnione z opodatkowania. Czyli to też jest ta kwota od delegacji? Bo tu powiedziałeś przy delegacji 2000 funtów, czy to jest... Nie, to jest coś zupełnie odrębnego. Kwota wolna od podatku dywidendy. Tak, ale to jest temat trochę bardziej skomplikowany, który musielibyśmy zostawić bardziej na rozmowę indywidualną. Tutaj wchodzi kwestia limitów do podatku dochodowego danej osoby. Jeżeli ktoś wypłaca sobie powiedzmy 1040 funtów na miesiąc, to jest łącznie w ciągu 12 miesięcy w maksymalnie wykorzystany limit niepłacenia podatku dochodowego. W takiej sytuacji już te 2000 funtów nie może być wypłacone bez podatku. Jeżeli ktoś jednak by wypłacał sobie 719,
a później jeszcze wypłacił 2000 funtów w formie dywidendy, to nadal jest tax free, bo nadal mieścimy się w limicie, który jest kompletnie wolny od podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii. Także temat jest jak najbardziej aktualny, ale do rozpatrzenia indywidualnie na podstawie tego, co klient oczekuje. Czy on chciałby mieć jednak większą pensję miesiąc w miesiąc, czy mniejszą pensję, a dodatkowo później wypłacić sobie dywidendę na poziomie 2000 funtów. I tutaj kolejna bardzo ważna rzecz. To jest tax free na poziomie Wielkiej Brytanii, ale dywidenda trafia do osoby fizycznej. Jeżeli właściciel tej spółki jest na terytorium Polski, to w Polsce musi zapłacić 19% PIT. I o tym trzeba pamiętać. Z ubezpieczeniem zdrowotnym jest tak samo. Umowa zlecenia, umowa dzieło o niskiej wartości, jest zapłacone ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Tak? Umowa zlecenia. Umowa zlecenia, okej. Okay. Czyli to mamy z głowy. Brexit raczej nie wpłynie, albo w ogóle do Brexitu nie dojdzie. To też ciężko powiedzieć. Jaki typ działalności gospodarczej pasuje do Wielkiej Brytanii? Porównanie do Estonii. Mhm. Tak naprawdę do każdego podmiotu zagranicznego pasuje ten sam typ, czyli wszystkie czynności, które są wykonywane elektronicznie, zdalnie, dropshipping jak najbardziej też, konsultacje, sklepy internetowe. Tutaj natomiast nie brałbym w żadnym wypadku kryptowalut. Kryptowaluty są traktowane na zasadzie rewaluacji, rok do roku. Czyli przykładowo, kupiłbym na spółkę z Wielkiej Brytanii bitcoina. Tak? Bitcoin na koniec mojego roku podatkowego rośnie do 50 tysięcy dolarów. I mój księgowy musi teraz rozliczyć bitcoina, wzrost jego wartości w bilansie do 50 tysięcy. Tak jakbym go skeszował za 50 tysięcy. Jaki mam dochód? Muszę od tego zapłacić podatek. Dlatego kwestia rozliczania kryptowalut w Wielkiej Brytanii nie jest zbyt dobra. Z tym kierowałbym się do Estonii. Natomiast w pozostałych tematach konsultacje, doradztwo, jeżeli ktoś chciałby oferować usługi do osób fizycznych do 85 tysięcy funtów, konsultacje. Być może limit 400 tysięcy euro w Estonii nie wystarcza. Wielka Brytania jest dobrym kierunkiem. Na razie wyczerpałeś wszystkie moje pytania. Zasady są takie same, piszecie do Mateusza, kontakt jest w opisie. Ja prawdopodobnie, jak zbiorę teraz kapitał, będę zbierał przez następne kilka miesięcy na studio telewizyjne i na pracownika i w tym czasie część zebranych pieniędzy, bo to będzie między tam 8 tysięcy złotych a 12, w zależności od tego, jak będę chciał tam intensywnie wszystko mieć. To mi się wydaje, coś takiego było na mailu, to wtedy ja wam pokażę cały ten proces, jak przechodzę właśnie na spółkę w Wielkiej Brytanii, więc to będziecie mieli na żywca i zrobicie to przede mną, tym lepiej, bo potem ja zajmę wasze głowy i nie będziecie mieli czasu na nic innego. Priorytet. No to więc to wszystko zobaczycie, bo ja właśnie moja działalność będzie pasowała do tej Wielkiej Brytanii, więc dropshipping, bo ja nie mam żadnego towaru, wiesz, w domu. Dokładnie, jestem pośrednikiem, więc wykonuję tylko i wyłącznie, nie wiem, na Marsie klika ktoś kupuj, kup teraz i zamówienie idzie do partnera polskiego i on wykonuje dostarczenie towaru, tak? Więc... Zobacz, jesteś tutaj atrakcyjniejszy o VAT, tak? Bo możesz wystawiać teraz faktury do osób, które kupią bez VAT-u, bo nie przekroczyłeś limitu. Tylko tutaj też kolejna bardzo ważna rzecz, na którą dużo osób się nacina, VAT Mini One Stop Shop, to się nazywa VAT MOSS. Jeżeli jakaś czynność jest w pełni zautomatyzowana, i tak powinien zarejestrować się do VAT-u, nawet jeżeli tego limitu nie przekroczyłeś. Dlatego warto zastanowić się, czy ta czynność będzie w pełni zautomatyzowana, czyli kliknięcie kupuj spowoduje od razu dostarczenie danej usługi. Wątpię, żeby tak to było u Ciebie, bo tą książkę trzeba zamówić, przesłać, albo konsultacji trzeba umówić, a w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z czynnością w pełni zautomatyzowaną. I w takiej sytuacji do VAT-u nie musisz się rejestrować, czyli automatycznie możesz wystawiać faktury do osób, czy też paragony, kompletnie bez VAT-u. 23% taniej. I można, właśnie. To jest bardzo atrakcyjne dla mnie, tak indywidualistycznie. Na przykład, a szkolenia, gdyby na przykład ktoś ma portal ze szkoleniami i ktoś kupuje właśnie to szkolenie, to już wtedy VAT trzeba byłoby zrobić, tak? Bo jest automatycznie, wiesz, kupujesz i masz dostęp od razu do szkolenia. Chyba... Pytanie, jak to szkolenie jest wysyłane? Pytanie, czy do tego szkolenia nie jest na przykład godzina konsultacji? Pytanie, czy to szkolenie nie wiąże się z jakąś pracą domową, czy pracą kontrolną, którą później trzeba ręcznie sprawdzić? Bierzmy to wszystko jako łączny produkt, nie? Ale ty, Mateusz, masz na wszystko masz odpowiedź, to mi się tak podoba. Okej, okay, rozumiem, już rozumiem, wiesz, to rozumowanie, że można tutaj zrobić, że to nie jest zautomatyzowane w pełni. Rozumiem, że dostarczenie e-booka jest takim zautomatyzowaną rzeczą, tak? Dokładnie, chyba że znowu, tak? Tego e-booka wyślemy ręcznie i do tego będziemy mogli dorzucić coś jeszcze, tak? Czyli zawsze moja ulubiona odpowiedź dla klientów, czy można coś zrobić w dany sposób? To zależy, tak? Zależy od tego, w jaki sposób się do tego przygotujemy. Możemy to zrobić bez namysłu i zapłacić podatek, albo możemy chwilę się zastanowić i w ten sposób znaleźć jakąś furtkę, która jest w prawie. No dobra, to moi drodzy,
Macie drugi odcinek, jak nie płacić dużych podatków, jak zarejestrować firmę w Wielkiej Brytanii. Konsultacja z Mateuszem jest za darmo, ale to jest tylko dla zdecydowanych osób, że chcieliby coś takiego zrobić. Nie marnujcie też czasu. I kontakt jest w opisie. Jeśli chcecie jeszcze zobaczyć i dowiedzieć się więcej informacji, na przykład o Singapurze czy Wyoming, to nagrałeś też materiał na InvestCavsach. Tak, jest cały, podlinkuję wam tutaj w opisie też materiał, wykład zrobiony właśnie na ten temat. Dojrzyjcie sobie więcej z tą informacji. No i dostarczyłem wam wiedzę, dostarczyłem wam osobę, która wam może w tej kwestii pomóc, żeby po prostu ograniczyć płacenie haraczu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za dzisiaj. Łapka w górę, komentujcie, udostępniajcie, gdzie tylko się da. Jeśli macie znajomych, którzy mają firmy, które płacą ogromne pieniądze, podatki, koniecznie podcyślijcie im te materiały. Dzięki za dzisiaj. Cześć.